jesteśmy z powrotem. Gdzie jesteśmy? Nie mamy zielonego pojęcia. Gdzieś tu. To się... Belurat, osada przy wieży. Belurat. No jakiś Belurat, whatever. Naszym magiem ognia. Sobie tutaj... Czekajcie, bo ja nie pamiętam, co tu się działo. U nas chyba pajączki wyszły, nie? No bo teraz tak, tu nie pójdziemy, bo tu jest jakiś... O kurde, a te ptaki skąd się tu wzięły? Nie było ich chyba ostatnio. O, fuck! A nie, nie, nawet słabo uderzył. Nic nie zrobił. Jakiś leszcz. Co nie zmienia faktu, że... No może tędy chodźmy przez te ptaszki. Coś stuka. Coś stuka i tupie. Dobra, nie wiem, on chyba z góry zaskoczył, czy nie wiem, co to było. Błogosławieństwo Spajtakus, dzięki za zasubskrybowanie, dzięki za subka. Chyba dostał w plecy, strzelił gdzieś, bo się zachowuje zupełnie jak ja. Jak mi ktoś strzela, to by mnie strzelił w plecy, to też bym zaczął czarować w każdą stronę. O ja. Typ z garnkiem na głowie. Muszę go zastrzelić, ale nie wiem, co to robi. Świeci się ten garnek. Może coś wydropi. O, wydropił rzeczywiście coś. Czyli wszystko się zgadza. Jakiś wielki typ z jakimś wielkim mieczem tam lezie. Aha, trzy strzały i mnie zabił. Dobry typ. Dziś jest dzień zakończenia roku szkolnego? Serio? A ja już wiem, co się dzieje. Kurwa. Bo ja mam myszkę. Mam skille do myszki przypisane pod przyciskiem, który mi ją przyspiesza i zwalnia. To dlatego mi się tak dziwnie gra. Bo ja co chwilę przyspieszam i zwalniam. Ja pierdzielę. Nie no, muszę tego Logitecha tam ogarnąć i to Jezu, się bałem, że mi coś w plecy idzie zabić. Dziś koniec roku szkolnego. To na pewno w pubie będzie dużo klientów. Na pewno. Nie, ale prawda jest taka, że chyba po liceum myśmy chodzili na rynek. Było, pamiętam, a może to już było... Nie no, ale nie jak po liceum, po maturze. To już dawno matury napisane. To ja nie wiem, co myśmy na tym rynku robili. To chyba po prostu po maturach, a nie po liceum. A może było jakieś zakończenie jeszcze z okazji matur? Było coś takiego? O, tam jest ten u góry, co mi tu zaraz wejdzie. Kremóweczka była. O, kremówka na pewno była wylizywana u niektórych na koniec matury. Tak zostało napisane w Biblii.
O kurde, czekajcie, bo on się zwalił na dół. I nie ma go jak teraz zabić, gdzie on się podział. Wróci czy nie? Dobra. Patrzcie, ona z tym dzbanem, co ona robi? Aha, rozpuściła się, dobra. Zaraz pytanie, jak tego typa pokonać, skoro ja nie umiem go pokonać? Tu się udać, może się zwali na dół. O fuck! Nie to chciałem zrobić. Kurde, aha, bo nie miałem magii. Czemu ja mu. Co on tak rękę wystawił, jakby się nie chciał? Tak to jest, życie maga. Życie maga. Cześć Jasiu, dasz znać subskrybentom, jak przyjdzie czas sprzedać akcje NVIDII? Ej, ja nie mam takich informacji, kiedy. Ale jeśli inwestujecie akcje NVIDII, to pamiętajcie, że one lubią iść w górę i lubią... Wczoraj dużo było takich postów. Ło, już spada! Coś tam, 5% w dół! Moi drodzy, to takie to... Akcje NVIDII potrafią 70% się przekręcić i jak na 5% macie stresa, to się lepiej w to nie bawcie. Zawsze tak było. Ja pierdziele, i co, straciłem teraz te wszystkie punkty swoje, 500 tysięcy? No to dobry ze mnie typ, mój jakiś ptak zadziobał. Ale chyba nie miałem za dużo tych punktów. Chociaż w sumie zbierałem je przez ostatnią godzinę, to nie wiem, to chyba dużo mogłem mieć. Nic, człowiek się uczy. Całe życie. Bo mogłoby tak być, że dwie śmierci można mieć. No a wtedy pewnie też bym zginął. Zwłok, aha, bo już je zebrałem, dobra. Ale jak to się dzieje? Bo z nich zaczęły teraz przedmioty wypadać.
Aha. To znaczy, że ja te wszystkie przedmioty, które wcześniej zebrałem, to też straciłem? Nie, chyba przedmiotów się nie traciło, nie? Oh shit. O, nie umie zeskakiwać z przeszkód. No i tak go właśnie zniszczymy. Znaleźliśmy na niego sposób. Ohoho. A może ja tam miałem już na level jakiś. Ja nie wiem, ile ja potrzebuję na ten level. Nie wiem, gdzie to jest napisane. Status 168 pod kuma. Mogłem mieć już na level, nie wiem. Kojarzę. Ja nie wiem, jak ja jakiegokolwiek bossa zabiję. Nie wiem, czy to jest możliwe teraz, bo ja nie umiem w ogóle grać. Umiem tylko rzucać fireballem i to słabo. Lewo. Dobra. A to przecież, żeby bossa pokonać, to trzeba, kurde, normalnie go bić. Jak ja to robiłem kiedyś. Może jakieś inne bronie miałem, albo nie wiem, to w ogóle coś innego. O, drabinę będę zrzucał? Czy co to, o co tu chodzi? O nie. Tu coś siedzi. Jakiś pająkomucha. Co to kurwa jest? Dobra, zabite. Jest jakaś mucha. Siema, siema, siema wszystkim. Siema, Hero, Pepe. Gdzie ja jestem? Oh, fuck. Więcej ich tam jest. Z
Słabe są, ale... Dużo ich. To jest najgorsze, że ich jest dużo właśnie. O, shit. Dobra, to już wiem chyba, w czym one się specjalizują. W zatruwaniu. Ta ścieżka nie stoi na drodze. No dobra, ale tu nic nie ma. Jakby... To co ja tu wlazłem? Jakaś miejscówka chyba, jak się ktoś zsunie i tu wpadnie, to ma pecha. Bo nic więcej się tu nie dzieje. To idziemy do góry. No i co? Gdzie jestem? Bo już zapomniałem. Aha, tu wyszedłem, dobra. Tu wyszedłem i się bałem, że mnie ktoś zabije zaraz. Chyba nie dojdzie, nie? Chyba dojdzie. Dobra, chyba się zwalił na dół gdzieś. Co za akcja? Jeśli taki leszcz mnie goni, nie wiem co zrobić, muszę uciekać. Mógłbym walczyć, ale... odpuściłem mu. Patrzę na to błogosławieństwo, w ogóle życie mi przyrasta, jak mam błogosławieństwo na sobie. Samo z siebie mi odrasta życie, co jest jak heal troszeczkę. Widzicie to? Dobra, tu gdzieś zaraz będzie na pewno odpoczynek, coś tak czuję. Już musi być tu.
trochę czcigodnego ducha. Jest co, zejście na dół? O kurde, widzicie go? O Jezu, tam też jest. Co, wszedłbym tu i go... Poszedł? Poszedł. Shit. Jaki mocarz w ogóle. Trzeba uważać, bo jak to tu było przyklejone gdzieś, to pewnie... Co tu jest napisane? Atak w biegu, może spróbuj tego, a potem przed tobą łaska. Okej. Okay. Czyli jeśli przede mną łaska, to znaczy, że napije się potki. O kurwa, dobra, widzę to. No shit. Uciekam przed nią. Nie wiem, co to jest, ale uciekam przed tym. Idę do łaski. Mam nadzieję, że tu już nie ma ataku w biegu. Jest łaska. O, odpoczynek. O, już. No i gituwa. Tu mi się podoba. Dostajesz ciosy, bo masz fat rolki. Za ciężki pancerz nosisz. Poczekajcie. A mogę go zmienić? Ekwipunek, nie. O, coś tu mam. Patrzcie, mogę takie coś zrobić. Jakiegoś ducha mogę zrobić. A, jest, zmień ubiór. Ja hell, dzięki 2-1. Za szybka się masz, Miu. Brzmi jak tam na nowej drodze życia. Zmień ubiór. Co to jest przed... Ale czekajcie, bo ja mam co? Jakie ja potrzebuję? Magiczne? Ogień? Ja nie wiem, jaką ja zbroję, powinienem mieć jakąś szatę chyba, nie? Taką? Perfumiarza? Jest dobrze. Jeszcze. Nie no, żartuję. Nie wiem, jak to porównać. To jest jakieś porównywanie, czy porównaj, zmień, sortuj... Porównaj szczegóły. Na przykład porównajmy z taką szatą perfumiarza. Ale co ja porównuję? Z czym ja to porównuję? Jedno z drugie z tym samym, bo nie kumam, o co chodzi z tym porównaniu bezsensownym. Ale ja na pewno czemuś tą szatę miałem. Zbroja tygla z motywem drzewa. Co się dzieje? Czemu się... co to? Ta ma wszystko gorsze.
też ma wszystko gorsze. Nie, czekajcie, nie kumam. Gdzie to jest to porównanie? To ma magiczne 13, a to ma magiczne... Nie wiem, to co mam to ubrać? Wróć. Czekajcie, nie, to jest jakiś zmień ubiór? Czy to jest zmień... Czemu ja za zmianę ubioru mam płacić? Nie mogę tego zmienić po prostu w inwentory? No właśnie, coś jest nie tak. Czemu ja mam płacić za to? O, teraz będzie. O, patrzcie, ten ma jakie super, tylko jest taka ciężka. Czyli to są wszystkie duży ciężar, tak? Ja potrzebuję coś mniejszego. A wszystko jest na dużym ciężarze ciągle, nawet jak... Może to przez, nie wiem, przez to w ogóle przez tą całą zbroję moją. Co myślicie? Szczególnie takie spodnie mam. Może ja powinienem mieć jakieś chłopskie spodnie. Sam nie wiem, w co ubrać maga. Ktoś wie, w co się maga ubiera? Ale w ogóle, co mu ta ma negację? Czyli jakby ta zbroja tylko neguje obrażenia? Ona nie ma żadnych fajnych właściwości przeciwko czemuś tam? Spódnicę w tą? Ale nie, ja chyba nie bez powodu ubrałem tą zbroję kiedyś. Na pewno to wynikało... Mi się wydaje, że ja ją ubrałem dlatego... Kiedyś z takim czymś łaziłem, że... Bo oni mi chyba na strzała zabijali wszyscy. To chyba z tego wynikało. I ja w końcu stwierdziłem, że to nie ma znaczenia, czy ja jestem taki ciężki, czy nie jestem ciężki. To i tak se poradzę. To nie wiem, co to robi, jakiś... Wzmacnia inkantacje olbrzymów. Aha, fizyczne. A magicznych nie zmienia, to nie kumam, o co chodzi. Czemu mam obydwie? Też nie wiem. Dobra, nieważne tam. To nie ma znaczenia, to są tylko ciosy. Kurwa, nie wiem, przyzwę go. Whatever, co to znaczy. Coś tu idzie. Czy to jest walka z bossem? O, shit. Jajo. Znów jajo. O horn-decked beast from higher sphere delivered. Take root inside the tower sculptor keepers. And perched within. We beg of thee, rise. To nie dobrze. A będę mógł przyzwać sobie tych? Pomocników jakiś? Dance on Kavod, cleanse all the poet. Cruelty, woe, and those who plague the tower. Cleanse away the strumpet's vile progeny. No to niedobrze się porobiło się. Tak mogę. Okej. Aha.
taka agresywna. Ale myślę, że damy radę. Musiałem tylko wyczaić pierwsze ciosy jej. Musiałem tylko pierwsze ciosy wyczaić. A co z moim expem? On tam jest? Czy co się z nim dzieje? Aha, i mogę tego przyzwać. A ja go mogę za darmo przyzwać? Czy on... czy to mnie coś kosztuje? On się przyzywa? Okej, przyzywa się. Dobra, dostaję na pyrkę i koniec. To jakiś leszcz jest. Shit. Wkurzył się. Jakiś spowolniony jest, nie wiem co się stało. Walić go! O, udało się. Ale krótko było. Moje miniony jak zwykle wszystko porobiły za mnie. Głowa bestii, kurde. Bardzo fajny występ w Black Tipoka podcast. A dziękuję, chociaż mało było takich pytań, na które mógłbym coś więcej powiedzieć. Bo no, są takie pytania, na które wiadomo, że się nie dostanie odpowiedzi. Na przykład, kiedy premiera nowych kart? No to wiadomo, że nie... może być ciężko z odpowiedzią. No. Niestety. Załóż głowę. Tak, mogę takie coś zrobić? Czekajcie. Nie, wyposażenie, tak? Gdzie to jest niby, ta głowa? O! No ale ona jest bardzo ciężka i będę miał przeciążenie, nie mogę już jej założyć. Ale fajnie by pewnie wyglądała. To jest dobra, ma 4-6, jest bardzo mocna. Ta też jest mocna, ale już no, za ciężka. No i co, koniec? Co ja zrobiłem w ogóle? Gdzie ja jestem?
Tu jestem gdzieś, ale to nie w ogóle na tej mapie nic nie widać. Tu trzeba iść tam. Jak tam się idzie? Ja mam coś tu zrobić? Chyba nie, nie? A, tu są jakieś drzwi, dobra. O, patrzcie na to. O, dwie ziemie do góry. Ja mam z retenci głowę. Niech będzie chwała. Dobra robota, powiedzieli. A co, tu będzie drugi ziomeczek? Nie, no mam nadzieję, że już nie, bo akurat jestem zmęczony. To dopiero początek. Mam nadzieję, że mi się nie pomyliło. Ja nie poszedłem na jakiś, wiecie, zamek bossa, że tu już będzie koniec gry zaraz. Że ja już teraz idę pod górkę i już na samym końcu jest koniec dodatku DLC. Chyba nie, co? Kurwa, tu zaraz czekajcie, tu pewnie kula się będzie. Przed tobą coś niesamowitego. Oho, pewnie kula się mi się stoczy na twarz i zginę. Tu widzę, że ktoś chyba kombinował ze skakaniem. Piękny widok. No, drzewo jest eleganckie. Siema, Bartek. Tu co się dzieje? Ach, ziomeczek do pogadania. O, wieżo nasza skryta w cieniu, strzelista spiralo, przebijająca niebo, poprowadź go bezpiecznie ku większej boskości. I w tym, co boskie, daj nam zbawienie. Testowałeś nowe ustawienia do streamowania? Jakie nowe ustawienia? Są jakieś nowe ustawienia? Może u was jest coś nie tak? Pewnie znów ze streamem i się teraz... Co tu jest? Wiadomość z wieży cienia. Aha, i teraz znów to będę szukał tej wiadomości, gdzie ona jest, tak? Która to, o, to było chyba to. Nie no, chcę to przeczytać. R. Notatka. Wiadomość pozostała przez Ledę, rycerza igły, skierowana do tych, którzy również podążają śladem Mikeli. Brama boskości znajduje się w zaprzeczętowanej cieniami wieży. To tam Mikela łagodny z pewnością się udał. Nie jesteśmy niebianinami, ale musimy odnaleźć ścieżkę, która nas tam poprowadzi. Będę podążać za krzyżami na wschód. Wschód. Gdzie jest wschód? Tu, gdzie pokazuje, jest wschód, czyli tam gdzieś. No dobra, a my, a ja gdzie będę podążać, bo tu jest jakiś... Aha, zamknięte, spowite cieniami, czyli tu się po prostu nie dostaniemy. Grzyb. Jaki grzyb? Otwarte beta testy Twitch otworzył, bodajże jest to kodek, ale kiedy otworzył? Bo na razie to mieli testować i to testują już od 3 miesięcy, czy od pół roku, od chyba od... jak to się nazywa? No od CESa targów, ale nie testowali jeszcze kodeka. Zresztą ja nie mam karty z tym kodekiem w tym komputerze do streamowania. Więc nie ma szans, żebym tak streamował. No dobra, moi drodzy, weszliśmy na tą wieżę, ale tu się skończyła przygoda. I tyle. Konia tu nie przyzwiemy. To chyba wracamy, co? W takim razie dotarliśmy do jakiejś spirali wieżowej. Wydaje mi się, że teraz będzie trzeba gdzieś tu iść na dół. A, on mówi na krzyż głównej bramy, krzyż na rozdrożu, krzyż Mikeli. Oni powiedzieli, że na wschód trzeba do krzyża. No dobra. To co, podróżuj? No chyba tak.
Dobra, to przerwę zrobimy. 40 minut. Doszliśmy do szczytu wieży. Możemy zrobić przerwę. Został zabity.